zupełnie inną uwagę. Panie wiceburmistrzu, ja nie chcę, żeby mi przypisowane były uchwały, bo ja my te uchwały znamy. Ja chcę, żeby one były napisane, jak zostały zrealizowane. Ja taka moja jest taka uwaga, bo że ja daję taki przykład. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania Fundu Doskonalenia. I tu jest napisane, że ze środków będą następujące formy. No to my wiemy, bo to było już tym, tylko jak, ile osób dostało, żeby to było bardziej takie. Tak, no dokładnie o realizacji. Ja nie chcę przypisywania uchwał, bo my tę uchwałę podejmowaliśmy, je znamy, tylko jak jest zrealizowana to na przyszłość. Bardzo proszę, bo my podejmiemy na pewno taką też taką wiadomość, że będziemy chcieli na drugie półrocze otrzymać, także to tylko moje takie, taka drobna uwaga. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Nie? Dziękuję. Przechodzimy do interpelacji, zapytania i wnioski radnych. Ktoś? Radny? Bardzo proszę. Najpierw, jeżeli chodzi o interpelację, ja złożyłam na ostatniej sesji dwie interpelacje wspólnie z koleżankami i otrzymałam odpowiedź. Pierwsza interpelacja to chodziło o Fundusz Sołecki i dostałam odpowiedź, tylko przeanalizowałam to i po prostu nie wiem, jakimi kryteriami kierowano się przydzielając kwoty pieniężne. Ponieważ tutaj mam tak, Bakury to przypada 178 metrów mieszkańca, Kondary 56, Hieronimowo 104, Michałowo 1,27, Michałowo 2,23,50, a Nowa Wola 69. Także gdyby to było podzielone nawet na Michałowo i Teren, to by było inaczej, a to jest po prostu, jest tu różnica na przykład, jeżeli chodzi o Michałowo i Bakury, 7 razy. Dobrze, to zapytanie w takim układzie. A jeżeli chodzi właśnie o, też różnica jest 2-3 razy, to wszystko. Proszę Państwa, może odpowiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o sposób wyliczenia Funduszu Sołeckiego, wszelkie dane, wzory i wskazówki znajdują się w krótkiej ustawie, która liczy dosłownie 3 strony. Jeżeli chodzi o prawidłowość wyliczenia tych kwot, co jest nam potrzebne? Są nam potrzebne dochody z roku poprzedzającego rok budżetowy, jest nam potrzebna ilość mieszkańców z roku poprzedzającego rok budżetowy i liczba mieszkańców poszczególnych sołectw na dzień 30 czerwca, w tym przypadku roku budżetowego 2016. Do obliczenia tego funduszu jest zastosowany wzór, w ustawie, o której mówiłam. Natomiast Urząd Wojewódzki, który jest pośrednikiem między nami a budżetem państwa, który zwraca nam środki, celu nawet uniknięcia błędów czy rozbieżności przysyła nam zestawienie w formie tabeli. W formie tabeli, w którą wpisane są formuły na sztywno, których nie można nawet edytować, co powoduje to, iż pod warunkiem wpisania prawidłowych danych, o których mówiłam, dochody, liczba mieszkańców poszczególnych sołectw jest to przepisane na dane sołectwo. I oczywiście jest różnica, ponieważ w ustawie o Funduszu Sołeckim mówi się o kwocie minimalnej, w przypadku, kiedy liczba mieszkańców jest bardzo niska, i maksymalnej, kiedy liczba mieszkańców sołectwa jest wysoka. Także jeżeli chodzi o wyliczenie tych środków, to te środki są zweryfikowane przez Urząd Wojewódzki, więc gwarantuję, że wyliczenie jest prawidłowe. Natomiast to jest kwota do dyspozycji sołectw. W projekcie budżetu, który Państwo otrzymali, te kwoty się różnią, nie ma pewnych sołectw i tak dalej, ale to już jest spowodowane złożonymi wnioskami. Także tutaj uspokajam, te kwoty są wyliczone prawidłowo w oparciu o obowiązujące przepisy. Tak, tak bardzo. Ufam, wierzę, że tak jest. Na pewno się Pani dopomniła, nie oszukała to nas na pewno. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo. Tak, chciałam może przedstawić niektóre wnioski, które wypłynęły na posiedzeniach komisji rewizyjnej. Więc pierwsza sprawa, po odbytej komisji w jednostkach Straży Pożarnej, strażacy mają
taką wielką prośbę o zakup samochodu bojowego, ponieważ od 1996 roku do Straży Pożarnej nie został zakupiony żaden samochód bojowy, a te, które są, to już są samochody zużyte, wyeksploatowane. No i sugerują właśnie zakup nowego samochodu bojowego, którego koszt wynosi ponad 800 tysięcy złotych. Ale tak nie ma już pana komendanta, ale mówił, że są możliwości pozyskania funduszy większych nawet niż połowa tej sumy. Dalej, jest jeszcze wycofany taki pojazd z OSP Jałówka, który jest na chyba. Był przynajmniej na placu. Jest i był. Jest, tak, no właśnie, coś z tym też trzeba zrobić. Nie wiem, czy ogłosić przetarg. To jest stary samochód wycofany z 75 roku. I no, coś z tym trzeba zrobić. Jeszcze taka sugestia komisji rewizyjnej, żeby rozpatrzyć możliwość połączenia księgowości administracji jednostek budżetowych, jednostek kultury w celu zorganizowania takiego centrum obsługi administracyjno-finansowej, jak to jest po prostu zorganizowane w innych. Jak już jestem przy głosie, to jeszcze chciałam podziękować Urzędowi Miejskiemu za. To jest podziękowanie od mieszkańców za zorganizowanie dodatkowej zbiórki odpadów zielonych w dniu jutrzejszym i 30 listopada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten pomysł odnośnie scalania księgowych jest to pomysł bardzo dobry. I pan burmistrz doskonale wie, że już o tym dowiedzieliśmy i należy to po prostu zrobić, żeby było wiadomo, gdzie nasze pieniądze uczciwie idą. To jest na pewno bardzo dobry wniosek. Trzeba go po prostu zrealizować. Ja mam pytanie do pana. A tak, proszę, ja nie wiem, czy pan chce. Proszę, ja nie wiem. Oczywiście, ja nie tyle, co chcę, co muszę. Powiedzieć, że będzie to moje możliwości. No właśnie. Wracając do tej pierwszego wniosku odnośnie samochodu bojowego, zgadza się. Jest potrzeba na pewno, ponieważ te wozy, które są często spawane poprzez to, że korozja czy ewentualnie miny tych zbiorników wodnych już są mocno zużyte i trzeba myśleć o tym. Ja myślę o tym. Ja nie powiem, że ja nie myślę o zakupieniu samochodu. Pierwsza rzecz to spróbujemy w tym roku w ramach projektu transgranicznego i właśnie zakup wozu bojowego jest w projekcie, że tak powiem, będzie ujęty. Nie uda się, będziemy myśleć o środkach innych, żeby tego. Tylko że zakup takiego wozu bojowego ze środków własnych nas będzie kosztował około 400 tysięcy złotych w budżecie. To jest takie minimum. W związku z tym, a żeby taką uchwałę, jeżeli mamy zamiar podjąć na rok przyszły, bo tak to należy robić, bo pozostałe sponsorzy typu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, lasy i inne instytucje, które zechcą do tego dołożyć się, no muszą odpowiednio też wcześniej wiedzieć, że takie coś inicjatywa powstaje. I myślę, że będzie to w ten sposób. Jeśli nie zakupimy w ramach projektu transgranicznego, będę planować taki zakup na rok przyszły z dofinansowaniem instytucji wspomagających. Ten pojazd, co wycofany jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, prosiłem pana Kalinowskiego, którego dzisiaj akurat nie ma i nie wiem dlaczego, prosiłem, żeby go postawił na przetarg, po prostu na przetarg, on jest wyceniony, był, nie wiem, myślę, że cena teraz będzie wymagała aktualizacji. Niemniej jednak takie polecenie dostał, nie wiem dlaczego do tej pory nie zostało ono zrealizowane. Co do połączenia jednostek budżetowych i zakładów w jedną scentralizowaną księgowość. Dzisiaj stoimy przed jeszcze bardziej istotnym elementem, mianowicie centralizacją VAT-u. Wszystkie jednostki nasze i zakłady będą 1 stycznia 2017
gmina jako jednostka będzie płatnikiem VAT-u, natomiast jednostki budżetowe i zakłady będą składały deklaracje, nie deklaracje, takie do naszej centrali, czyli to będzie jeden płatnik. Nie wiemy, jak to wszystko jest. Jest w tej chwili umowa podpisana z jednostką wdrażającą i wczoraj pierwsi informatycy zaczynają to temat, że tak powiem, realizować, więc pomyślimy dopiero o centralizacji księgowości w momencie, kiedy ten przepchniemy, że tak powiem, VAT. Ja pamiętam czasy, kiedy księgowość była pod jednym szczytem, pani Halina najbardziej, gdzie wszystko faktury spływały do urzędu i było pod kontrolą wójta czy burmistrza. To tyle miałbym na chwilę obecną. Mam nadzieję, że centrum wspólne to będzie szybko zostanie załatwione, ponieważ to też jest związane z budżetem, który to jest. Ja też mam pytanie. O, bardzo dobrze przyszedł o Wilku Mowa Wilków, panie Krzysztofie. Ja mam pytanie do pana burmistrza odnośnie komendanta Straży Pożarnej. Interesuje mnie słowo PO. Jak długo może pełnić obowiązki komendant straży? Słuchajcie, no świeża sprawa, ale wiem jedno, że pełnienie obowiązków to jest funkcja społeczna w pewnym sensie, jako komendanta. Jeżeli to są jeszcze dodatkowe jednostki typu, tak jak u nas terenowe, no to tam symbolicznie dodatkowe środki finansowe są za tą dodatkową czynność są płacone. No tak, ale chodzi mi o to, czy, bo ja może zapytam komendanta, ile lat jesteś na tym PO? Już ja wiem, 8 lat. Dlaczego PO, a nie dlaczego PO, a nie komendant? Dlatego, bo oni spełnią pewne kryterium, bo żeby mieć pełny etat, bo ja jestem zboru komendanta gminnego przez jednostki OSP, które się zarządzają na naszym terenie. Jako komendant gminny OSP. Gminie mam etat tego obowiązku jako komendant gminny ochrony przeciwpożarowej. I powiedzmy taką funkcję pełnić, żeby tam mieć, być tak zwanym oficerem lub oficerem z MPSP, gdyby mieć czołg. Dobrze, jeżeli tak jest i tak powinno być, to czy jakiekolwiek robiliście wybory? Czy są ludzie, tak, którzy... Tak, oczywiście. Ale nie, pytam, czy są tam tacy ludzie, którzy mają kwalifikacje? Nie. Bo mówię o kwalifikacjach. Nie. Nie ma? Nie. To w tej naszej gminie nikt nie ma kwalifikacji, tak? W Szynkach nie mają kwalifikacji, to wy też tu nie macie kwalifikacji, to jak to działa? A czy znaczy, wybierzecie? Nie mamy kwalifikacji, że ktoś jest po szkole z urzędu pożarniczym. Tylko takich nie mam. Ja na przykład ukończyłem kursy komendantów. I pozostałem. I tylko ja i jeden, który posiadam takie korzystne zaświadczenia, tak? Dobrze, panie mecenasie, ile można pełnić funkcję PO? Bo ja uważam, że to na pewno jest krótki czas. Ja nie odpowiem. Dobrze. To są umowy podpisywane co rok. Od stycznia do końca grudnia. Odpowiem prosto Krzysiu Wączy, bo to nie jest moja sugestia, bo ja to nie wiem. Ja po prostu słyszę od mieszkańców, bo i do mnie przychodzą na dyżury. I dlatego pytam. I chciałabym, żeby ta sprawa raz definitywnie została sprawą zamknięta. Jeżeli tak można, to tak można. Jeżeli można, to nie można. Sam szacunki, panie burmistrzu. Ja w uzupełnieniu może pan komendant Krzysztof Wączko jako strażak i jako pracownik straży ma umowę o pracę jako kierowca i operator. Tak jest. No, sprzęt. Nie są komendanty. Tak. On pełni obowiązek. To jest dodatkowa funkcja. To jest dodatkowa funkcja. Może być społeczna i lub też zarobionego. Tak. To na tym nie polega zapisów. Ale czy tam jest dodatek funkcji? Ale dodatek funkcji nie jest za to, czy nie ma? Jest to tylko i wyłącznie wpłacone za pełnienie obowiązku. To nie jest dodatek funkcji, nie dodatkowe funkcyjnego. Nie ma żadnego dodatkowego dodatku funkcyjnego. Nie. No dobrze, ja poproszę wyjaśnienie, na to się kompletnie nie znam, chciałam wyjaśnić, dlaczego mamy jakieś niedomówienia, prawda? Dobrze, ktoś jeszcze? Krzysiu, dziękuję Ci bardzo. Ktoś jeszcze? To znaczy może odnośnie tego Centrum Usług Wspólnych i VAT-u, ponieważ powiedział stąd już dawno załatwił sprawę. I to wszystko będzie polegało na, ja myślę, że jak będzie właśnie Centrum Usług Wspólnych, to będzie z korzyścią dla gminy. Dlatego, że przy centralizacji VAT-u chodzi o to, że wszystkie jednostki, które są jednostkami organizacyjnymi gminy Michałowo, będą musiały zmienić wszystkie umowy i umowy będą musiały być podpisane na gminę.
Mi się wydaje, że jest to zaraz wypowiesz, ale zanim tego to... No my dostaliśmy polecenie zmian umów, umowa starostów powiatowych w Białymstoku, a odbiorców jest zespół szkół, czyli... Oczywiście, taki dokument, faktura będzie musiała mieć... I wtedy pani, która by obsługiwała wszystkie jednostki, otrzymywała wszystkie faktury w jedno miejsce. Wszystko. W jedno miejsce wszystko, całość? Proszę Państwa, może ja wtrącę się tutaj i wyjaśnię. Centralizacja dotyczy VAT-u. Centralizacja ma polegać na połączeniu, ale VAT, że faktury będą na gminę i jedna z precyzyjnym określeniem jednostek, ponieważ jednostki jako takie będą prowadziły gospodarkę finansową na dotychczas obowiązujących zasadach. Dalej dyrektor będzie miał budżet, będzie nim dysponował i tak dalej. Więc centralizacja usług to jest też związana z tym, że w dalszym ciągu dyrektor dysponuje budżetem, odpowiada za wydatki, natomiast za całość gospodarki finansowej odpowiada komisja. Tak, i wtedy tak. Wtedy jest tak, proszę Państwa. Faktury ze wszystkich jednostek miałaby u siebie cały VAT. Do rozliczenia. Licząc VAT, tak. Natomiast sprawa. Wygląda tak, że oczywiście można zrobić reorganizację, komuś skupić obowiązki, komuś podzielić i tak dalej. Na czele tego referatu, czy są jednostki, które tworzą jednostkę budżetową, stoi kierownik i główny księgowy. I na tym polega, i one nie skupiają wtedy, obsługują gospodarkę finansową jednostek włączonych w centralizację. Znaczy nie w centrum usług wspólnych. Także jest potrzebna osoba, która będzie jakby dyrektorem tego. I tak tylko nie jest. I tak to zależy od organizacji, pani dyrektor. To wszystko zależy od organizacji. Natomiast i tak trzeba dzielić na jednostki, i tak trzeba dzielić na jednostki. I dalej prowadzić gospodarkę w ramach obowiązujących przepisów, bo one się nie zmieniły, tylko pozwoliły na to, żeby to skupić w jednym miejscu. Tak, ale wtedy mamy tą, pani skarbnik, tą wiedzę, że jedna osoba wie wszystko, tak? To tak naprawdę teraz jest tyle księgowych, że wszystko zależy od organizacji, jak będą podzielone obowiązki między ta osoba, czy powiedzmy jedna będzie zajmowała się tymi dochodami konkretnymi, jakimiś wydatkami i tak dalej. Niemniej będą wpływać fizycznie, będą w jednym miejscu. Księgi rachunkowe będą prowadzone i dokumenty potrzebne do prowadzenia będą gromadzone w tym momencie w jednym miejscu. Dobrze, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radni? Proszę. Dziękuję. Panie Burmistrzu, doczekaliśmy się, że dyrektor Regionalnej Ochrony Środowiska wydał decyzję o odstrzeleniu 2800 bobrów. Miałby 3000. Ale zieloni protestowali, w końcu ustąpili 2800. Mają to wykonać myśliwi na danym terenie. Ja teraz chciałbym, ja znam te bobry, bo one u mnie siedzą i w rzece i w stanie. One kiedy chcą, wtedy wychodzą. Wiem, że leśnicy nie bardzo będą chcieli, bo z relacji z telewizji słyszałem, że w ciągu miesiąca odstrzelono jednego bobra w województwie. Także trzeba by jakoś podjąć tu naszą, nie wiem, uchwałę, jakieś porozumienie z kołem łowieckim na naszym terenie, jak z kołami łowieckimi. Nie tam działa koło łowieckie na przykład. Bo nie wiem, na jakich zasadach byłoby odstrzelenie, odsprzedanie, bo te futerka są przecież w miarę drogie. I jak można byłoby porozumieć się właśnie z kołami, żeby oni chętnie do tego procederu przystąpili. To dziękuję, miałbym na razie. Ja mogę powiedzieć tyle, że na tej rzeki konkretny siły został przydział do ostrzelenia i on tylko może to zrobić i to nic więcej, więc tutaj... Nie, 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 konkretnie nic. Tutaj to pan radny Sławek może jeszcze może coś więcej powiedzieć. Jeżeli mogę dodać, będę leśnikiem. Tak jak tu kolega powiedział, leśnicy nie chcą. Leśnicy nie tyle nie chcą, co tak jakby nie są uprawnieni. Są uprawnieni nie ci do strzału, którzy są na tych kołach. Cały teren leśny jest podzielony właśnie wydzierżawiony kołom łowieckim, które tylko i wyłącznie mają za zadanie gospodarkę łowiecką na prowadzić. Natomiast
Plan łowiecki, który my jako leśnicy sporządzamy, sporządzamy w oparciu o Kierzyny Grubą. I tam nie zostaje ujęty bóg, który został wyjęty na podstawie decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To już w jego gestii, to trzeba tą kwestię tam poruszyć. Czy to zostało podzielone jakoś merytorycznie, sensownie na koła, powierzchnię leśną i tak dalej, to nie? No to musi być uściślone przez nich. Kto ma dokonać tego strzału? Na pewno koło łowieckie, ponieważ one gospodarzą i dzierżawią teren łowiecki leśny. Natomiast kto ile ma odstrzelić, to powinno być według mnie uściślone w rozporządzeniu tegoż dyrektora. Jeszcze raz powtarzam, jak dotarła do nas taka pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to tam było konkretnie określone nazwisko i imię myśliwego, komu przydzielono, wydano zgodę na odstrzał boga. Spółka jest chroniony, w związku z tym jest bardzo dokładnie. Znaczy, z tego co ja się orientuję, to ten myśliwiec strzelni, to dostał pozwolenie na odstrzał pięciu bodajże bożów. No, mówimy tu o ilości rzędów 2800, do tego jeden człowiek nie jest w stanie. Nie, na terenie województwa. A u nas taki jeden? Nie. W każdym razie na pewno będzie to rząd kilkuset. Problem, bo zaraz ktoś nam przyjdzie znowu kształtowacji i będzie może. A rzeka cały czas skończona, a ludzie monitorują, a już mam dość rozbierania tam, płacenia pieniędzy, kłamania rów i odszkodowania po mogłych zobaczyć dla pięciu podmiotów i osób wydatnych za. Co to odszkodowanie rzędu ponad 10 000 złotych, tylko wiełbacy. Dalej jeszcze odszkodowania będą wypłacane, bo ostatnio otrzymaliśmy od dyrekcji, że tak decyzją dyrektora będzie odszkodowanie wypłacone w związku z brakiem pieniędzy, bo wypłacimy w tym roku 30 milionów złotych, to z jakiejś tam nadwyżki budżetowej, jak pozyskamy środki dodatkowe, to w najbliższym terminie wypłacimy następne odszkodowanie. Także tak sprawa wygląda. Jeszcze jedno, tylko uzupełnienie. Ja już ze swojej strony mogę przekazać telefony z kilku chłopczyk. I to z nimi po prostu gmina musi mieć jakieś porozumienie. Ja przewodniczyłem się, że na następnej komisji rolnictwa zaproszę na komisję rolnictwa przedstawicieli kół łowieckich, bo takie spotkanie były. Komisja nasza dużo dowiedziała się o tego. Nie był wtedy poruszany problem w ogóle, był inny problem, ale teraz jest faktycznie problem z poprawami. I na najbliższej komisji, żeby się uda, to zaproszę wszystkie koła, jakie tu są, a jest dość dużo na naszym terenie, zaproszę o tym przedstawicieli i wyjaśnię tę sprawę, poproszę o pomoc, żeby oni i tak dalej. Na pewno będą udzielać nam dużo odpowiedzi na nasze pytania, bo wtedy dużo mają nic też się myśli na ten temat. Także na pewno to sprawa zostanie poruszona na najbliższej tym lecie. Dobrze, bardzo, panie przewodniczący. Na święta będzie mówił. Tak trzymać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze wnioski? Interpelacje? Pytanie? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw różnych. I w sprawach różnych, tak jak obiecałam, wyjaśni pani Marcia. Zostawiam ci sprawę skargi. Pan przewodniczący, w trakcie mojej obecności powinien przede wszystkim się zapoznać z dokumentacją. Nie ja przekazuję, to nie jest dokumentacja. Ogromna teczka, która się znajduje u pani Mury w dziale obsługi rady. I tu wyraźnie była odpowiedź załączona. I pewnie jakby w moim boku zresztą, z dnia 13 września 2016 roku. I trzeba było tą sprawę już definitywnie zamknąć. Więc odpowiadam. W dniu 13 września 2006 roku pan wojewoda, 16 roku, przepraszam, pan wojewoda, nie będę przytracała na pewno tego całego tekstu, tylko wskazując na powyższe, organ nadzoru od stwierdzenia nieważności uchwały, uznając jednak za konieczne zastosowanie przez Radę podejmowanych przez nią aktów prawnych, że są z innych rozwiązań przepisami. Ja na pewno takie dostanę, a pani pewnie dostała zupełnie inną treść. I
dlatego ja uważam, to jest takie słowne zdanie, że ten tekst powinien, ta treść powinna, powinna otrzymać pani, a ja powinnam pewnie otrzymać to, co pani otrzymała, ale to pani dyrektor Wydziału Kontroli się tak zdecydowała, więc trudno mi tutaj polemizować. To tyle na temat skargi. Ale tutaj jest pani przewodnicząca, przez napisane, to bardzo uprzejmie informuje, że w toku niniejszego postępowania nadzorczego przewodnicząca Rady Miejskiej Michałowie pismem z dnia 2 września 2016 roku oświadczyła, iż sprawa skargi na działalność burmistrza Michałowa zostanie wprowadzona do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej z odpowiednim uprzednim przesłaniem radnym odpisu skargi wraz z projektami. Tak jest, tak jest, tak było. Ale nie dostaliśmy w związku z tym, że głosowaliśmy i podjęliśmy uchwałę, i ta uchwała była taka, jaka była, pani zaskarżyła tę uchwałę, a pani, a wojewoda, tak jak mówiłam, pani Zosia, Silipolik napisała, że ona jest ważna. Więc o co mamy jeszcze podzielić? Po raz, nie wiem, który. Dwa różne pisma, dokładnie. I tu można było, się dziwię, że Marek nie powiedział, bo tutaj akurat jest cała, to już nie ode mnie to zależy, bardzo mi przykro, ale tak to jest napisane. Bardzo proszę o sprawach różnych. Ja jeszcze, może ja na początku, a Państwo za chwilę udzielę głosu, ponieważ ja dostałam taki list i muszę go Państwu przeczytać. Może ja najpierw złożę oświadczenie. Proszę uprzejmie, mogę Pani, proszę. Chcę złożyć oświadczenie, tak jak mówiłam, w odpowiedzi na przedsądowe wezwanie doręczone mi po ostatniej sesji przez urzędującego burmistrza Włodzimierza Kamieńczuka, wtedy wystawionego przez jego radcę prawnego Burczuka Sanka w dniu 4.11.2016. Chcę Państwu przeczytać pismo, jakie otrzymałam, żebyście wiedzieli, za co nam przychodzi. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Borczuk. To Maria Bożena Cipiuk, Rada Rady Miejskiej w Michałowie. Dotyczy wniosku formalnego o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla burmistrza Michałowa z dnia 28 sierpnia 2016 roku, poczytanego podczas 22 sesji Rady Miejskiej w Michałowie w dniu 13 października 2016 roku. Przedsądowe wezwanie do wniesienia oświadczenia. Z dnia 20 września 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynął pani wniosek formalny o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla burmistrza Michałowa. Wniosek mniejszy został przez panią odczytany podczas 22 sesji Rady Miejskiej w Michałowie. W dniu 13 października 2016 roku przez co informacje w nim zawarte stały się informacjami rozpowszechnionymi publicznie w myśl artykułu 212 Kodeksu Karnego. Zgodnie z artykułem 212 Kodeksu Karnego, kto pomaga osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości pracy o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zboru lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo także ograniczeniu wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się niższego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie aż ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przedstawiła pani twierdzenie ponadto zgodnie z panią Julitę Niekucinicką z funkcji kierownika biblioteki, gdy bywa w ciąży. Sformułowanie takiego zdania świadczy o tym, iż pani jest w pewnym kontakcie z panią Niekucinicką. I to ona. Źle to napisane to jest, powinno być od niej, uzyskała pani powie nieprawdziwej informacji. Słowa przez panią wypowiedziane podczas sesji poniżyły możliwe pana Włodzimierza Kamieńczuka w opinii publicznej i naraziły to na utratę zaufania poprzedniego dla wymienionej funkcji. Jak powszechnie wiadomo, obrady sesji nagrywane są w systemie audio-wideo, a następnie zamieszczane w internecie. Powyższa informacja jest niewątpliwie nieprawdziwa. Na uzasadnienie czego przedstawiamy następujące dane. Zarządnego burmistrza Michałowa o odwołaniu 20.01.2015. Rozwiązanie umowy o pracę po upływie 3 miesiąca okresu wypowiedzenia. Jest to 34,
czyli 30 kwietnia 2015 roku, a urodziła Pani 24 grudnia 2015 roku. A więc nawet z informacji Pana wynika, że Pani Julita Kołuczynicka była w ciąży. Teraz ja chcę tutaj powiedzieć, iż wszelkie informacje podane przeze mnie na 22 sesji Rady Miejskiej w Michałowie są informacjami prawdziwymi, opartymi dowodami i dokumentami. Wskazuję, że w trakcie zwolnienia rozwiązania stosunku pracy z funkcji kierownika gminy biblioteki z kierownik Pani Gminy Kołuczynicką była ona w ciąży, co potwierdza wyrok sądu przywracający Pani Gminę Kołuczynicką do pracy i nakazanie wypłatę zaległego wynagrodzenia. A także podane w piśmie przez pełnomocnika dat 30 kwietnia 2015 roku, rozwiązany stosunek pracy, kworum 24 grudnia 2015 roku. Żądanie burmistrza w tej sytuacji należy uważać jako zastraszanie lub zaprzestanie wytykania mu błędów, braku działania, którego się dopuszcza. To ja apeluję do burmistrza po raz kolejny o zaprzestanie praktyk, w wyniku których czuję się szykanowana i zastraszana, co utrudnia mi wykonywanie mandatu radnej. Nie jako Maria Cipiuk, a jako radny. A do pana radcy prawnego apeluję o to, ażeby nie traktował mnie jako wroga. Bo to nie ja jestem jego wrogiem. To nie jest jego prywatny teatrzyk, w którym kieruję majonetkami. A jako radna działam dla mieszkańców i w imieniu mieszkańców, panie Rałaso. I chcę tutaj przytoczyć jeszcze wyrok sądu. Nie będę już tutaj czytać dużo, ale jedne. Mam zaznaczone z wyroku sądu. Powyższe prowadzi do wniosku, że pracownica w ciąży odwołana ze stanowiska dyrektora Instytucji Kultury niezgodnie z wymogami przywrócona do pracy w roku sądu ma prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. I tutaj jest trzykrotnie, panie radco, potwierdzane, że pani Julita Sitnicka była w ciąży. Następnym w momencie przywrócenie do pracy nie wynika z samego faktu pozostawienia pobytu w ciąży. Czyli było czy nie? W chwili rozwiązywania stosunku do pracy, jak to ma miejsce w przypadku umów o pracę. I tutaj jeszcze jest wiele, mogę panu to dostarczyć. To jest ze strony sądu i pan po prostu tylko jeszcze wywołał to, bo ja już nie miałam zamiaru tego mówić, ale pan mnie do tego zmusił, pan wywołał. Nie. Dziękuję bardzo. Ja to proszę, mam jeszcze dużo. Dobrze, dziękuję bardzo. Będę proszę nam też wyłączyć te mikrofony. Bardzo proszę pana mecenasa. Tak, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Pani radny, ja nie jestem pani wrogiem, ja panią lubię, tak jak wszystkich innych radnych. Z tym, że jeżeli chodzi o wywołanie sprawy, to pani wywołała to w swoich wnioskach. Pani to, co powiedziała, to powiedziała w ogóle nie na temat. Pani chyba dalej nie rozumie tego, co pani powiedziała publicznie na sesji. Dlaczego pani tego nie rozumie? Ja nigdy nie kwestionowałem i w tym piśmie nie kwestionuję, że pani dyrektor biblioteki zaszła w ciążę. Tylko mówiąc o tym, że burmistrz zwolnił panią dyrektor, pani dyrektor w chwili zwolnienia była w ciąży, jest to nieprawda. I nigdy sąd tego nie stwierdził. Niech pani odróżnia moment wręczenia wypowiedzenia. W momencie wypowiedzenia pani Niepusiechnicka w ciąży nie była. Ona zaszła w ciążę po wypowiedzeniu, czyli dostała wypowiedzenie i zaszła w ciążę. Burmistrz, dokonując zwolnienia, nie wiedział o tym, że pani Niepusiechnicka była w ciąży, chociaż mogło tak się zdarzyć, ale nie mógł wiedzieć, bo pani Niepusiechnicka w momencie wręczenia jej wypowiedzenia nie była w ciąży. Tylko zaszła w ciążę po złożeniu tego oświadczenia. Nie wiem, jaki to był. To było 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie. Jak pani jest w kontakcie z panią Militą, to niech pani mnie o to spyta. My wiemy jedno tylko, że z zaświadczenia, które w trakcie postępowania sądowego uzyskaliśmy, lekarskiego, już wtedy wynikało,
że zajście w ciążę zaszło po wypowiedzeniu. W związku z tym mówienie o tym, że zwolnił, czyli wręczył wypowiedzenie. Rozwiązanie umowy o pracę nie jest zwolnienie. Rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. W związku z tym ja więcej na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo w tym zakresie tego wyzwania my prowadzimy zlecenie obsługi prawnej i to poddane jest tajemnicy zawodowej. My w związku z pani zachowaniem oczywiście to ocenimy i podejmiemy decyzję, co dalej robić, również to, co było określone w tym wezwaniu. Dziękuję. Prosiłam dla pani przewodniczący komisji rewizyjnej, żeby udała się na kontrolę. No i bardzo proszę o tą odpowiedź. Tak, uzyskałam informację od głównej księgowej biblioteki, że nigdy nie było w 2015 roku, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby biblioteka płaciła wynagrodzenie trzem kierownikom. Tutaj mam dokładnie przedstawiane informacje i nie ma takiej sytuacji, że było zatrudnionych trzech kierowników. No więc myślę, że to już ten temat powinien się dawno zakończyć, bo nie będziemy porada się z tymi tematami naprawdę borykać. Proszę państwa. Mają oczywiście, że ja przywidziałam głos. Mogę sekundkę tylko? Chwileczkę. Ale ja robię. Tak, proszę. Może tak, pani radna, tylko że to zostało zatracone w roku 16, a nie 15, który pani przedstawiła. Dziękuję bardzo. Ale to nie ma znaczenia. Proszę, proszę bardzo. Ma znaczenie to bardzo duże. Dobra, szukaj, jeżeli ktoś jest za, proszę. Szanowni radni, szanowni goście, miła dzisiejsza sesja była, dobrze się wszystko skończyło. Ja myślę, że po mojej słowie zakończymy. Słuchajcie państwo. No to może. To później dokończysz tak. Czasem. Nie, to? Nie. Proszę dokończyć. Tak? No to proszę. No, bo ja chcę dokończyć taką, ale muszę przeczytać list otwarty i oczywiście jest do pani przewodniczącej. No 3 listopada. Czytam. Nie tylko ja, ale bardzo wielu mieszkańców Michałowa, gminy Michałowa chciałoby od was usłyszeć, kiedy w końcu przestaniemy być ośmieszani przez kilka pani radnych z Marią Cikiów na czele. Przecież każda sesja Rady Miejskiej to teatr jednego aktora, w którym główną rolę gra nieudolnie pani Marian Cikiów wraz z kilkoma statystykami tej samej klasy, co ona sama. Gwarantuję, że taka, że z taką grą żadna z was Oscara nie dostanie. Niech kto chce, niech za waszym pozwoleniem daje się w dalszym ciągu być ośmieszanym, ale ja, nie tylko ja, na to się nie zgadzam. Na skalę Urzędu Miejskiego i całej gminy ten cyrk może trwać nadal, ale problem polega na tym, że każda sesja Rady Miejskiej jest nagrywana, a następnie nagrania są wrzucane do sieci internetowej. I takim oto sposobem stajemy się darmową rozrywką praktycznie dla całego świata. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kilka osób z Rady Miejskiej Michałowi, na którym wyborcy głosowali po to, aby reprezentowali ich interesy przed organami władzy samorządowej, zrobiło z tego prywatem celem zaspokojenia swoich chorych ambicji, które nie mają nic wspólnego z dobrem społecznym oraz spełnioną funkcją radnego. W związku z powyższym bardzo was wszystkich proszę o wydanie decyzji o zaprzestaniu od najbliższej sesji Rady Miejskiej Michałowie, nagrywania jej przebiegu i umieszczania sieci internetowej. Było to, że tak do tej pory się działo, było tylko dobrą wolą Urzędu Miejskiego. I jeżeli tak się stanie, z całą pewnością nie zostanie naruszone żadne prawo ani przepisy. Jedynie co może się stać, to to, że niewielka grupa mieszkańców nie będzie mogła z lekkim opóźnieniem obejrzeć przebiegu sesji. Zdaję sobie sprawę z tego, o co proszę, ale uważam, że jest to konieczne. Wiem też, że dla niewielu działaczy podziemia z naszego Michałowa będzie to gorzej niż przysłowiowi kijowym biskupu.
Proszę jednak nie zapominać, że zdecydowana większość społeczeństwa to ludzie z honorem i godnością, czego im brakuje. Dlatego jeszcze raz apeluję do Państwa o dokładne zapoznanie się z treścią tego listu i podjęcie stosownej decyzji z poważaniem, na jakim chodzi. Proszę Państwa, radni, ja uważam, że z tego samego zdania, że decyzji nie nagrywać. I wnioskuję o to po prostu, żeby Panie Burmistrzu, ponieważ Pan Dyrektor to może... jest... Może ja się wypowiem. No proszę uprzejmie. Chodzi o to, że na jednej z sesji, chyba to było marzec 2015, tutaj było właśnie prośba, żeby nagrywać te sesje i ja nie dostałem, że tak powiem, pisemnej wersji tego, ale ustną. Wydawało mi się, że umowa ustna jest w tym momencie tak samo wiążąca, jak umowa pisemna, więc w tym momencie jestem tutaj cały czas. Nigdy nie dostałem polecenia, żeby tego nie nagrywać, że tak powiem, a dostałem na sesji, żeby przychodnik się... Jeżeli Państwo tak chcecie... To jest to, że Pan nagrywa to, co Pan nagrywa, ale skoro rzeczywiście jest taka sytuacja, w której staje się to rzeczywiście śmieszne, to ja wnioskuję o nienagrywanie. A każdy z Państwa, kto chce, proszę przyjść, czy mieszkaniec, czy osoba, która chce prywatnie sobie nagrywać, dla mnie może być tu 20 kamer. Bo ja po prostu się niczego nie boję, uczciwie pracuję i chcę być oceniona. Uważam, wniosek jest mój formalny. Proszę o zaprzestanie nagrywania. Kto? I wrzucania do internetu. Bo nagrywać można by było z jakichś innych celów, takich naprawdę ważnych celów, tak? Ale nie dlatego, że... Bo powiem jeszcze Państwu inaczej. Ja byłam też na komisjach i na komisjach czasami jest naprawdę super. Można sobie porozmawiać i to w bardzo dobrym tonie tam jest. Ale kiedy już są sesje, jest to zupełnie co innego. I tego nie rozumiem. I dlatego bardzo proszę, kto jest za tym, żeby nie nagrywać sesji? Proszę bardzo, dyskutować. To też ma inne zdanie, bo już głosujemy, a jego dyskusja. No dobrze, dyskutujmy. Proszę. Ja pierwsza zabieram głos, ponieważ chcę powiedzieć, że kamera jest to dostęp właśnie, że mieszkańcy mogą za pośrednictwem obejrzeć, o czym my tutaj rozmawiamy na sesji, o czym my dyskutujemy. Jest to wymysł jednej osoby, a tysiące osób jest za tym, żeby sesja była nagrywana. Także jeżeli będziemy lekceważyć osoby, które są duże, nie zmieści się tu tyle. I to nie my, nie ja wymyśliłam, czy ktokolwiek, że będziemy nagrywać sesję, a to Państwo wymyśliliście, że sesje będą nagrywane. I to Wy zaczęliście nagrywać sesję. I co Pani Przewodnicząca, czy Pani Burmistrz? No to wyście my, Wy. No skoro Wy, to znaczy my nie chcemy nagrywane. No, możemy powiedzieć, że nie chcemy nagrywane, Pani Mario? Możemy. Skoro Wy, my, zaczęliśmy. To znaczy Wy, my. To znaczy Wy, my. Niech Pani nie wytłumaczy, bo tego nie rozumiem. My jesteśmy jednością. Jest rada. To świadczy bardzo o tym, że się czegoś boicie, że się czegoś obawiacie. Także myślę, że sesje powinny być nagrywane, bo mieszkańcy tego chcą. Dziękuję bardzo. To jest Pani Przewodnicząca. Ja się proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Osoby, która tak może w ciągu 5 minut dojdziemy do zgody takiej, czy nagrywamy, czy nie. Faktycznie nagrywanie najbardziej potrzebne po to nam, żeby udokumentować pewne fakty. Bo czasami protokół nie zapisze wszystkiego. Czasami musimy się cofnąć, co kto powiedział, żeby być. A ja jestem za tym, żeby nie upowszechniać to, żeby to z tej kamery właśnie nie było upowszechniane w internecie. I to trzeba odpowiednią osobę, czy pan burmistrz, czy pani przewodnicząca, czy cała rada decyduje o tym, że ta nagranie nie idzie w eter. Jeżeli ktoś z mieszkańców chce i przyjść do gminy, to oczywiście trzeba udostępnić pewien fakt, nagranie itd., itd. I nie będzie problemu. Ja myślę, że bo wtedy zaczną się u nas problemy, wtedy, że ktoś coś tam powiedział i zacznie się przekręcanie. Bo czasami nie do końca. Panie Gierku, powiem tak. Jest tu obsługa Pani Ula i nagrywa, tak? Wizja jest potrzebna? Nie, absolutnie wizja nie potrzebna. No właśnie, mówimy o Pani mecenasie. Jeżeli jest nagrywany, jest tak dalej, jest to za tym, żeby nagrywać. Bo to chodzi o udokumentowanie pewnych wypowiedzi naszych. Może nagrywać, ale nie puszczać do internetu. Oczywiście. Dopóki się... Pani ma mecenas
proszę, Sławko, pan mecenas. Ja muszę tutaj zwrócić uwagę, bo są pewne kwestie prawne, bardzo, bardzo ważne. Ja chcę zwrócić uwagę na to, iż właśnie państwa prawie na wszystkich sesjach, również na komisjach, bo my uczestniczymy również w pracach innych gmin, to, co jest, się dzieje na sesjach czy na komisjach, jest nagrywane, ale to jest do użytku wewnętrznego osoby, która sporządza przede wszystkim protokół. Najczęściej taka jest praktyka, że po sporządzeniu protokołu komisji, po sporządzeniu protokołu sesji i po zatwierdzeniu te wszystkie nagrania są kasowane. Taka jest praktyka. Taka jest praktyka. Natomiast tutaj u państwa dochodzi jeszcze do utrwalania posiedzenia sesji Rady Miasta za pośrednictwem kamery audio-wideo. I co więcej, robi to jednostka gminy. I w mojej ocenie jest to bardzo ryzykowna sytuacja. I czy potrzebna? Ponieważ o ile można utrwalać, i każdy może przyjść i to utrwalić, wizerunki burmistrza, zastępcy, moja już może nie do końca, radnych z tytułu sprawowania funkcji publicznych nie jest chroniona prawem autorskim i nie jest chroniona przepisami cywilnymi związanymi, które dotyczą ochrony dóbr osobistych. Wizerunki wszystkich innych osób, które zostaną utrwalone na sesji, nie mogą być bez ich zgody rozpowszechnione publicznie. I w związku z tym, że rzeczywiście ja tu widzę pewne tworzenie show, ja ze swej strony jako obsługa prawna rekomenduję, ażeby tego nie robić. Jeżeli ktoś chce, któryś z radnych, może to robić. Mieszkaniec może to robić. Niech nie robi to jednostka gminna. Ponieważ po cóż to robić, skoro nie możemy tego upublicznić? Ba, pytanie, czy rzeczywiście, tak jak pan tutaj radny powiedział, czy można to też udostępnić komuś, kto się zjawi w GOP-u, chcąc to obejrzeć. Dlatego to są niepotrzebne dywagacje, niepotrzebne problemy, które mogą się naprawdę oprzeć nawet o sprawę sądową, też na płaszczyźnie prawnokarnej. Dlatego tutaj chodzi tylko o nie jakąś uchwałę intencyjną, która zabroni komukolwiek, który zjawi się na sesji, zabronić nagrania audio-wideo. Proszę bardzo, przyjdzie, kto nagra, jeżeli upowszechni, no to na swoją odpowiedzialność. Chodzi tutaj, aby gminna jednostka tego nie robiła, no bo po cóż to jest potrzebne. Pani Ula sporządza na swoje potrzeby nagranie audio, które wykorzystuje później do sporządzenia protokołu. Po zatwierdzeniu tego protokołu te zapisy mogą być zniszczone. Nie ma żadnego obowiązku, żeby to archiwizować. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja tylko się odniosę do szkoły. I tak u nas w szkole to się nazywa polityka bezpieczeństwa. Nawet kiedy dziecko robimy zdjęcie, raczej mamy naszą zgodę na tak zwane użycie wizerunku. To państwo siedzą i nikt nas nic nie. Ja oczywiście jesteśmy osobami publicznymi, ale państwo nie. Absolutnie tak. I więc ja dalej będę podtrzymywała. Czy macie państwo jeszcze jakieś dyskusje? Chcecie, proszę. Ja może się co do tego. Dzisiaj, w listopadzie mija 2 lata, odkąd jest kamera. To trzeba było 2 lat, żeby wiedzieć, że to jest nielegalne? Powiem ci, Ewa, tak. 2 lata nagrywania jest to legalne. Zawsze każdy może stanąć i nagrać. Dlaczego? Ale przez 2 lata? Dlaczego było legalne? Bo 2 lata oczekiwaliśmy na jakąś normalną współpracę i nie robienie z Rady Miejskiej Michała i cyrku. I o to chodzi. Pani Bonka, bardzo proszę, pani chciała. Ja w imieniu mieszkańców Sołectwa Trównej i swoim własnym z panem serdeczne podziękowanie panu burmistrzowi i Radzie Miejskiej za utwardzanie na naszym terenie dróg. Nasze drogi, które w takim stanie mamy, tak jak wszędzie zniszczone, także te drogi o długości 1,5 km. I takie krótkie sprostowanie do informacji podanych w prasie lokalnej naszej.
że ta droga była robiona do trzech dolin. Otóż muszę powiedzieć, że to nie jest prawdą, to wytłumaczyć. Nie wiem, autor tej informacji albo tam nie był, albo po prostu źle policzył. U nas mieszka 15 rok. A Dolinów to jest 21. I moim zdaniem, to też jest ważne, czy tam mieszka dyrektor, był dyrektor szkoły, czy tam mieszka sprzątaczka jaka, czy rolnik mieszka. Drogi są wszędzie potrzebne. Najgłębsze na wiosce to są drogi, energia elektryczna oraz woda. Na przykład nasze kuchni wodociągu w ogóle nie mają. Dzięki po prostu panu burmistrzowi dostaliśmy wprowadzoną tą drogę. Nie wiem, czy w przyszłości by była kiedy wprowadzona, czy nie. Także dziękuję serdecznie za dobro mieszkańców. Ja też dziękuję bardzo. Cieszę też, że tu... Co? W kwestii kamry, jak dobrze Państwo pamiętacie, ja bodajże na pierwszej, jak nie na pierwszej, to na pierwszej nie, na pierwszej wyszedłem sesji. Na drugiej sesji już byłem przeciwny. I od drugiej sesji, kiedy zostaliśmy radnymi, do dziś utrzymuję swoje zdanie. Żeby tu się odnieść do koleżanki Marii Jęcibiuk. Społeczeństwo ma prawo i tak dalej. Społeczeństwo ma prawo. To prawo gwarantuje ustawa o samorządzie, gdzie jest wyszczególnione, które dokumenty są jawne i mogą być udostępnione na wniosek każdego mieszkańca, który przyjdzie, bo to jest formą zainteresowania społeczeństwa, że on tu przyjdzie, pochwali się do urzędu, bo chce się dowiedzieć, a nie jest zainteresowaniem społeczeństwa to, że sobie włączy filmik, usiądzie z browarkiem, ze przeproszeniem w ręce, na łóżku i będzie leżał z widowiska. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto chciał? Pierwsza nie była, bo z której pan wyszedł. Ale tak byś uspieszył. Tak jak tu pan Zielonkowski powiedział, ja tam akurat nie mogę wyjść, nie jestem wolnikiem na wydania, ale mieszkańcy też będzie chcą oglądać w ogóle sesję i oglądają. Ale w zasadzie razem mogą przyjść, bo są wykonujące, no nie mogą przychodzić. Dziękuję bardzo. Ale ktoś jest na tej kwestii? Proszę. To co? Głosujemy? Proszę. Ja myślę, że jeżeli pan to nagrywa, to pracodawca tego pana powinien usłyszał się od tego, czy nagrywać. Ale ja wyjaśnię. Ponieważ ja pytam doktora Boku. Czy ja? Kto nagrywa? Czy ja jako radny mam prawo głosować, czy ten pan ma nagrywać, czy nie? Ale to nie chodzi o pan, czy ten pan, czy pan. Mówimy o nagrywaniu. Więc mój wniosek, ja wrócę do swojego wniosku. Mój wniosek jest bardzo prosty. Nagrywamy, ale do internetu nie wrzucamy. Nie upubliczniamy. A nie muszą. Mikrofon jest potrzebny dla nas, żeby pewne sytuacje wyjaśnić. Proszę Państwa, ja jeszcze raz chciałbym, proszę sobie przeczytać ustawę o samorządzie. Tam jest dokładnie wyszczególnione, naprawdę. Tam nie ma mowy o jakiejkolwiek formie takiej wizualnej nagrywania, bo to...